Szanowni Państwo, pozwólcie, że jako były prezydent miasta w przeddzień wyborów samorządowych skieruję list otwarty do pani prezydent Marioli Czechowskiej. Nie startuję w wyborach jako kandydat na prezydenta, w związku z tym pozwoliłem sobie napisać kilka słów do ustępującego prezydenta miasta. A ponieważ jest to list, więc go po prostu przeczytam. List otwarty do ustępującej prezydent miasta Bełchatowa Marioli Czechowskiej. Szanowna Pani, zbliża się koniec kadencji, na którą mieszkańcy Bełchatowa swoimi wyborczymi głosami powierzyli Pani sprawy miasta i prawo zasiadania w fotelu prezydenta Bełchatowa. Jako mieszkaniec naszego Bełchatowa, jako wyborca, jako aktywny polityk samorządowy, ale jednocześnie nie ubiegający się o funkcję prezydenta Bełchatowa, zwracam się do Pani z apelem. Proszę posprzątać miasto i doprowadzić jego tereny publiczne do stanu przynajmniej takiego, jakie zastała Pani, gdy przejmowała w 2014 roku sprawy miasta z moich rąk. Czy będzie dane sprawować Pani funkcję prezydenta miasta Bełchatowa? O tym zdecydują wyborcy. Ja osobiście krytycznie oceniam Pani prezydenturę i uważam, że zmarnowała Pani ten czas. Póki co, tak jak w hotelu, gdzie przebywamy tylko czasowo, gdy się kończy doba hotelowa, staramy się doprowadzić pokój do stanu, w jakim go zastaliśmy i oddać klucze. Niewykluczone wszak, że do niego kiedyś wrócimy. A stan, w jakim zostanie pokój, serwis sprzątający, świadczy wyłącznie o nas. Dlatego proszę wykosić okrutnie zarośnięte trawniki w mieście. Posprzątać walające się po ulicach i chodnikach uschnięte liście. Wyjąć z ronda uschniętą choinkę ze światełkami świątecznymi. Proszę przygotować Bełchatów na święto demokracji, na dzień wyborów. Przynajmniej na koniec. Niech to jakoś wygląda. Z poważaniem, Marek Chrzanowski, prezydent Bełchatowa w latach 2002-2014. Dziękuję bardzo.